Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie będę walczył chyba sam ze sobą, swoją nieporadnością w obsłudze tej gry. Ale może nie będzie tak źle. Budynek objęty pożarem. Jedziemy, zobaczymy. Pierwsza misja na rozgrzewkę. Byle wszystkie dzisiaj nie były na rozgrzewkę. Tu mówią, czas pokaże. No, wgrywaj się. Korzystaj z drabin i samochodów z drabinami, żeby zyskać dostęp. Proszę Państwa, jak oni jadą. Albo jak oni nie jadą. Mam tylko nadzieję, że moi koledzy mnie nie pycną. O, coś oryginalnego. W prawo. Czy ja mam sygnał dźwiękowy? Chyba dopiero teraz. Miga, wszystko miga. Ajajaj. No nie wiem, czy w tej części miasta już byłem, ale tutaj chyba wszystko jedno. No, wszystkie te budowle wyglądają podobnie, ale nie ma się co dziwić. Ajajaj. Chciałem powiedzieć, że 1,5 kilometra, no to jest 1,5 mili. W końcu w Stanach jesteśmy chyba. Chyba, prawie na pewno. Pożar objął całkowicie sypialnię. O mój Boże. Przyjąłem. Okej. Trochę syreny poużywamy. Bo możemy. Okej. My tu w lewo. Hamowanie iście. Niezłe. W sensie... Bardzo długą drogę hamowania ma ten wóz. Niestety. No ale w sumie. Dobra, widać ogień. Nieźle. Dawać panowie, dawać. Kurde. Status ewakuacji nieznany. Gdzie mam zaparkować? Dobra, widzę. Dobra, wychodzimy. No jak nie stoję, kurde. O co chodzi? Już parę sekund mi zabrało. Mamy pożar instalacji elektrycznej, dobra. To ja idę się przejść i poszukać instalacji elektrycznej. Pewnie mam nadzieję, że z tyłu domu będzie. Aha. Dobra, dobra. Kolega tutaj. Dobra. Czyli tak, bierzesz to, koleś. Gasisz. Dobra. Kolega z tym jest. Zaraz, to idziesz mi tutaj. Zostaw to, bierz. Wąsza weź. Okej, a ja sobie skorzystam. To jest pełna współpraca. O! Ale się wali budynek, normalnie. Dobra, mamy skrzynkę.
Mogę jakoś wbić do środka? Fajnie. Sforsuj. Przytrzymaj. Dobra. Serio? Idziecie za mną? Zamiast gasić? Super. Tu nikogo nie ma. Chyba. Dobra, co mamy? Otwiera się okna, to wtedy będzie mniej dymu, czy jak? Ej, miałeś okno otworzyć, a nie opuścić, kurde. Panowie, gaście. Serio? Oni za mną poszli? Ja chyba tego nigdy nie ogarnę. Tutaj się da otworzyć? Czy nie bardzo? No co, bo nie mogę ten... No właśnie, chciałem tego użyć. Okej. Nie upuszczaj mi narzędzia. Kolega niebieski, tak? Niebieski se polas. Żółty tutaj. Piśmie żółty tutaj. Zacznij gasić. Tak. Gasisz. Dobra. Gaszą. Te żółty, no iść mi tu gaś. Dobra, gasi. Ej, ciekawe, kiedy ogarnę tą grę, czyli rozumiem, że nikt go nie wziął. Sam muszę wziąć. Aha, drzwiami nie wyjdę, bo nie wyjdę. On fantastycznie się rozprzestrzenia. Iść mi tu niebieski. Gaś tutaj. Chyba muszę sam się wziąć za tego szlaufa. Czy jak to tam się fachowo nazywa? Czy oni nie mogą biec trochę? Tak troszeczkę. A twardziel niesie tą poszkodowaną i jeszcze łom trzyma. O, wszystkich już? Dobra. Ajajaj. Otwieraj, koleś. Aha. Podłączamy się. Teraz poszukać tej nasadki. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra. Biegniemy. Trzeba zacząć samemu chyba gasić. Bo widzę, że oni to nie ogary. Niekompetentni ludzie. Jak się samemu nie zgasi, to nikt nie zgasi. Tak wygląda. Nie wiem. Oni gaszą i nie gaszą. Dopiero jak ja przyszedłem, to oni ten się rozbrykali. Ciekawe, jaki tutaj czas jest na zgaszenie tego. Tak, żeby było tak zwanie szybko. Dobra, panowie, wbijam. Aha! Nie wbijemy, bo ten. Dobra. Tu się zawaliło. Dobra, idziemy od tylca zatem. Jakąś. Przez okno? Serio? Okej.
przytrzymaj sporsu i brak narzędzia. Super. Czyli jedyna wejściówka jest tędy. Okej. Okay. Przykus, latareczka. Przytrzymaj. Jedziemy. Może chłopaki pomyślą i sami przyjdą do mnie. O kurde. A, idą do mnie. I się gasi. Siema chłopaki, dzięki, że przyszliście. Mi obraz zasłaniacie tą wodą, kurde. Pożar ewidentnie zaczął się od komputera. Nie ma to jak się wpindolić w sam ogień. Ale nie ma to tamto, trzeba gasić. Okej. Okay. Ugaś pożar w sypialni. O, tego nie zauważyłem. Jak się ładnie ogień w lustrze odbija. Jednak ta gra ma potencjał. Fajnie. Ale dziwne, że tylko jedna osoba była. Też niepotrzebnie gra, moim zdaniem podpowiada, że już wszyscy są wyniesieni. Jak nie wiadomo na przykład ile osób przebywało. Okej. Co teraz? Wszystko? Ale ładnie się tu wejście zawaliło, nie mogłem wejść. Dobra, pomijmy to. Jaka ocena? Szybko. O, szybko. Okej. Czyli można powiedzieć, że przeszliśmy to szybko. Chociaż nadal się gubię w kierowaniu. Podwładny mi o mały wąs. A to? Szykuj się na kłopoty. Dobra, spróbujmy to może. Wybierz wóz, rozstaw. Jadę domyślnym. Tak myślę. Zwracaj uwagę na informacje o zespołu podczas szczegółowych oględzin. O, mamy nawet po angielsku. Aha. Jedziemy w nosy, proszę państwa. Oj, w prawo tutaj od razu. Ale niespodzianka. No jedziemy, jedziemy. Po prostu się zastanawiam, czy mam sygnał, czy nie mam. Chyba dopiero teraz mam. Ten koguty wiem, że włączyłem, ale nie słyszę dźwiękowego. O, koledzy za mną hałasują. Mogę sobie tylko klakson poużywać. No i dokładnie tą samą drogą idziemy co poprzednio. O ten sam rejon, ta sama dzielnica. Tak wychodzi. Zobaczymy jak teraz pójdzie. I w lewo za chwilę. Jadą z nami Jack, Tom, Bill. O kurde. Się zagapiłem na imiona i tutaj w lewo, dobra. Ej, w trzecie w prawo, dobra. Piękne palmy. To nie tu, tylko tu następne, dobra.
O, nieźle, nieźle. Dobrze, że ten wóz to dobrze w zakręty wchodzi. Bo by była bieda. Dobra, wysiadamy. Pożar instalacji elektrycznej, które jest zniecane na nowo przez iskry. Okej. To co, może mam poczekać, aż on zrobi inspekcję, bo nie wiem. Czy to już mi się zalicza do czasu misji, bo nie wiem. Dobra. Latareczka jest. Otwieramy wszystko. Wezmę secie porek. Ej. Żółty. Żółty, bierzesz to. I idziesz. Kurde, żółty. Idziesz mi to gasisz. Może kolega niebieski by wyniósł koleżankę. Co? No wynoś koleżankę. A my idziemy co? Skrzynki szukać, to jest skrzynka, dobra. Wyłączone. Okej. Koleś na niebiesko, też mi tutaj przynieś wąża, a ja się rozglądam. Dobra, mamy kolejnego poszkodowanego. Może ten na niebiesko wejdzie tutaj. Natrzy się na niebiesko. Niebieski strażak. No dobrze, że przynajmniej te nosze są niedaleko. Jakiś plus. Dobra, biegamy. Może trzeba na górę wejść. Ktoś tu jest żywy? Nie ma. W łazience też nikogo nie ma. Może okna pootwieram, będzie widniej. Albo będzie się lepiej hajsować. Nigdy nie wiadomo. Mamy co, schowek? Żywej duszy nie ma. Dobra, panowie. Zasadniczo idziesz mi tutaj. Oj, było okno otwarte. Przykuc jest tak. Dajesz koleś mi z tym wężem. No gaś. Mnie tu. Okej. Albo i nie okej. Nic nie widzę. Ktoś tu jest? Chyba nie ma. Czy ja mogę tędy przejść? Chyba mogłem. Dobra, mamy kogoś. A, no to wynieśmy, możemy. Sami. Oby mi ta osoba nie zginęła, ty. Dobra, ja myślę, że zrobię tak. Tu jest koleś niebieski. Niebieski, leć mi z tą osobą. A ja przejmę wąża i zacznę gasić. To jest plan. Tak mi się wydaje. Ciekawe, czy na dole są też jeszcze jakieś osoby, którymi muszę ja się zająć. Czy to już była ostatnia osoba? Dobra, cel wykonany. Dobrze. To może kolega przyjdzie mi tu pomóc.
i weźmie kolejny nowy wąż. A my co sobie gasimy, nie? Aha. Chyba sami nie damy rady. Mam nadzieję, że ci na dole to coś tam robią. To gaś, gaś, Stefan. Jak to prawdziwy strażak by obejrzał, to by powiedział, co ja robię. Ale prawdziwe strażacy nie oglądają. Dobra. Mam nadzieję, że tu nie trzeba będzie gaśnicy gdzieś używać. Oj. Dobrze, że przynajmniej tu się jakoś węże nie tygują. Zastanawiam się, czy nie powinienem najpierw na dole pogasić. Co tam chłopaki robią, to jest pytanie. Kanapa płonie sobie. To już powinno się dawno zjarać. To będę gasił. Gaś wszystkie pożary, no. Gaś, gaś. Już chyba trochę pogasiłem, mi się wydaje. Daj się wodą wesoło, laj. Dobra, jakiś postęp widać. Ale że sufit się jara? Jak? To już jest okej? Okay? Chyba tak. Tak wygląda przynajmniej. Co tam kolego, powiesz? Co mnie tak jara? Na dole zgaszone, rozumiem. Czy tak chłopaki przybiegli? Gdzie się jeszcze pali? Halo? Nie, ładnie. Dobra, idź na stojaka. Nie na kutki. Mam nadzieję, że kuchnia... Dobra, zgasiła się chyba. O, jak tu wesoło. Kanapa płonie. Gaś się, kanapo. Zaraz będzie słaba punktacja. A, dobrze, że przynajmniej wszyscy uratowani.
nie wychodzi. Ciekaw jestem, czy są to jakieś pożary, co się z godziny gasi. Oby nie. Chociaż. I co tu się jeszcze jara? O! O, teraz w czwórkę to normalnie to powinno polecieć. Tak mi się wydaje. I ostatnie zarzewie. Cel wykonany. No i cool. Zobaczmy, jaka ocena będzie. Ocena wynosi... Czas jazdy szybko. Misja szybko. Czyli okej. Jak to jest szybko, to znaczy, że chyba maksymalnie jest po 500 punktów. Normalnie szaleje dzisiaj. Dobra, może żeby nie wybierać w jednym miejscu, to pojedziemy teraz. Jurowe podpalenie. Wygląda na coś trudnego. Zobaczymy, jak teraz pójdzie. Jurowe wypalenie, nie podpalenie. Mam nadzieję, że teraz będzie już trochę inna trasa dojazdu. Nadzieję taką mam. Command, we've got electrical fires being relit by sparks. O. Find a fuse box and cut the power. Copy that. I'll do a 360 check. Nie muszę ten dojeżdżać? Fantastycznie. A bierzemy ciaporek w takim wypadku. 360 check. Tu chyba ciaporki. Że te drzwi są otwarte na wyższe piętra. Możemy wejść schodami, dobra. Gdzie są skrzynki? Dobra, kolega, wynoś. Dobra, tu czysto. Tu nikogo nie ma. W sumie mogę latarkę zapalić. Dobra, mamy prąd. No. Prąd. I włazimy do drzwi. Przez drzwi. Tu na razie nikogo nie ma. Okej, a tu co mamy? Chyba pusto w kibelku. Okej. Biegamy wyżej. Parter chyba jest ogarnięty z tego co widzę. Raczej. A tu jak? Na pewno nikogo nie ma, panie. Czy możesz? Nikt nie leży, nikt nie leży, dobra. Aha. O, jak fajnie. Dobra, czyli tak, żółty tutaj. Dobra. Może niebieski niech przyjdzie tutaj gasić. Zamiast drzwi otworzyć tutaj. Dobry jestem. Ale są mi tam. Otwórz drzwi. Dobra, poczekam aż tutaj ze szlaufem przyjdzie koleś. No chodźcie, chodźcie. Mi tutaj was trzeba.
Może wezmę tego kolesia jednak sam. Hey chief, don't forget, we've got victims in there. Tak wiem, idę. Okej, okay, rzućmy go. Żółty go wyniesie. Albo dobra, niech ten wyniesie, a ja wezmę wąża. Oda mi się przyciski melą. To jeszcze trzecie piętro jest, kurde. Niedobrze. Dobrze. Już tam ugasiłeś, tak? Dobra. Chodź tutaj. No ty niebieski, ty. Coś mi ten niebieski nie działa. Koleś. No jesteś, kolo. Dobra. Przybieg tutaj bez węża, no. Co za koleś. Jak tam? Kurde, ten różowy, to gdzie on tam biega? Po dachu? Serio? Gdzie ja zostawiłem? Tam zostawiłem, dobra. Muszę jednak sforsować te drzwi, z tego co widzę. Dobra. Sforsowane. Idziemy pogasić kibelek. Najgorsze, że jeszcze nie wszystkie osoby są uratowane. Pewnie trzeba na ostatnie piętro wejść. Już zgaszone. Ej, tu nikogo nie ma. To podnieś się. Te osoby. Nie wiem, oni nie mają jakiejś własnej inicjatywy. Jak tutaj? Clear. Dobra, kolega, niech niebieski weźmie. To jest czysto. Tu się jeszcze. Czysto. Jeszcze piętro wyżej jest. Gdzie ja węża zostawiłem? Kurde. Na dole? Tutaj. Ale podobają mi się te węże. One mają nieograniczoną długość. Idę wyżej. Okej, uratowaliśmy wszystkich. To miło. Czyli kolega ten idzie tutaj. Może nie zapomnij wziąć wąża ze sobą. A my co tu mamy? Wyjście na dach. Okej. Okay. Oj, cel ugaszony. Czy tam wykonany? Kurde.
Ale fajnie, jak są takie piętrowe te misje. W sumie czas dojazdu. Żaden. Dobra, to co, może jeszcze coś weźmiemy? 1500, o nie. Dajmy jeszcze coś lekkiego. Cegły nie płoną. Labirynt, oto. Gorące poparcie dla przemysłu. O, tu coś ciekawego. Kominowy chaos. Pożar śmietnika to coś łatwego chyba. Drabina i wzniesienie. Dobra. Zobaczmy zatem misję drabina i wzniesienie. Ale taka lipa, jak są jakieś misje, gdzie nie jest wymagany dojazd. Takie dziwne. Kurde, chłopaki przede mną są. Muszę ich wyprzedzić. Ciekawe, czy są jakieś skróty. Czy trzeba tylko jeździć po tym, po ulicy. O, kolego, żeś przyhamował? W trąbę mnie zrobił, mogłem go wyprzedzić. Tak straciłem trochę czasu na dojazd. Już ponieważ musiałem wyhamować. Kolega... Bałem się, że ten, że pas zmieni akurat jak ja przejeżdżam. No przynajmniej jakieś nowe tereny. Górny poziom obejmuje. Okej. Jademy. Kurde, jedna mila? Daleko. Ale może się doszłapiemy w końcu. Czekaj, czy będzie jakiś na przykład wieżowiec się palił. Gdzie trzeba będzie wchodzić, nie wiem, z buta na 30 piętro. Ale coś tak czuję, że za dużo od tej gry wymagam. Ej, na pewno są uwięzieni. Ciekawe, czy w 3 minuty dojadę. Niby niedaleko. Podoba mi się ta syrena. Okej. I wlewa się. No tak wygląda, jakbym tu był już. Ten stadion mi się kojarzy. O kolego. Zaparkuj. Dobra. I co tu mamy? Dach się jara. Czy musimy co, drabiną wchodzić? Fajnie, że już drabiny są rozstawione. Dla mnie bomba. Dobra, kolega wchodzi. Niebieski, dobra. Wbijaj się na chatę. Różowy. Co ma, mają tak wejść? Dobra.
Żółty nie wybija tutaj. Dobra, idziemy. Forsuj koleś. Ja pewnie tradycyjnie muszę skrzynki poszukać. Dobra. Kogoś tu mamy. Wszyscy zdrowi. Okej. Forsuj mi tutaj. A, latarkę mam, tak. Zobaczmy, co tu na górze ciekawego. Tu otwarte, otwarte. Dobra, kolega na niebiesko tutaj. Wszystko pootwierane, dobra. Mamy okna, pootwieramy, co by się przewietrzyło. Ewentualnie, co by się lepiej hajsowało. O! Tak drabiną wyjdziesz? Kolego. Dobry jesteś. Okej. Ktoś tu jest? Właśnie ciekawe, czy jakieś dzieci się też... O, tu będzie wesoło. Dobra, kolega. Niech mi tu przyjdzie. Tu mamy coś fajnego. Trzeba mnie spindalać stąd. Dobra, kolega mi węża przyniesie. Tak myślę. Ja się nie przedostanę. Tak wygląda jakby... Dobra, jest różowy. Różowy, chodź tutaj. Kurde. Kolega różowy. Przerwij i porzuć. Dawaj mi ten. Prądownicę. I leć po nowego węża. Ty koleś. Nie denerwuj mnie. A ja sobie pogaszę. I to jest życie. Nieprzytomnie poszkodowani w salonie? Gdzie? To jest salon, czy salon jest na dole? Pytanie, gdzie jest salon? Salon na górze chyba nie. To jest raczej chyba sypialnia. Ajajaj. Co, na serio? Muszę ten śmigać gdzieś na dół? Ktoś kogoś nie wziął? Gdzie jest salon? Halo. No tu jest salon. Aha, dobra. Koleś. Ty tego, ja tego. Niech i tak będzie. Że też ja ich nie zauważyłem. Ciekawe. Gdzie to jest? Kurde, taki kawał trzeba zapinać do karetki. Ludzie. Koleś na sportowo ubrany, widzę. Dobra. Mam wąża. Boss. Ty to wiesz. Idź mnie tam gasić.
co, muszę tu na górę wejść, czy jak to wygląda? Tak, nie wiem, dachu z parteru nie gasiłem. No to gaś, koleś. Dobra. Trzeba na drabinę wejść. Żeby to pogasić. Dach. Szuruburu, jak to mówią. Właśnie, ja nie mam wozu z drabiną? Czy ja taki jakiś ułomny dzisiaj znowu? Muszę się przyjrzeć. Zaraz. Pewnie tracę czas, być może. Ciekawe, czy oni tu już zgasili, czy nie? Aha, nie przejdę? Serio? Koleś, nie wiem, gdzie on to gasi. Dobra, mam takie wrażenie. Ja tu mam samochód z drabiną? Mam, kurde. To może ja muszę użyć drabiny. Sam. No dobra. Niech i tak będzie. Tylko jak to się obsługiwało, to ja nie pamiętam. Dobre będzie. Jak to się wchodzi. Ty koleś, gaś mi tu. A nie idzie za mną. Okej. Okay. Wysunąć podpory. Gdzie tu są podpory? A ja tu nie powinienem z wężem być? Czy jakoś tak? Ja tam... Zaraz, to jest... Tak. Ramię. Wysuwanko. A, coś źle robię na pewno. Okej. Okay. Przesuń w pionie. O, a jednak mogę ten. Dobra. Coś pogasić mi da. Szybki czas upłynął. Gdzieś nie możecie się dostać jeszcze. Wy mi powiedzcie. I co? Jakoś to się da podnieść? Bo już nie pamiętam. Dobra. Steruj ramieniem. A, tak jeszcze jest. O kurde. Ha. No dobra, to ta misja nie będzie na szybko. Ale wyczes. Podoba mi się. Prądownica, dobra. Koleś. Ale ty anemicznie to robisz. Zastanawiam się, czy wszystkich uratowałem. Skoro jakieś pomieszczenie, do którego nie można wejść, jeszcze jest. No ale po
powiedzmy, że to jest moja pierwsza misja z drabiną. Dach się nie zapadł. Aha. Szkoda, że na szybko się nie dało. Za późno zajarzyłem, że muszę na drabinę wyjść. No cóż. Bym tylko wszystkich uratował. Średni czas misji, średni. Czas jazdy średni? Się nie wyrobiłem? Dobra, to powiedzmy, że tym mini sukcesem zakończę ten odcinek. Coraz lepiej mi chyba idzie. Przyznacie. Albo i nie. No cóż, dobra. To do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w piątek znowu. Na kolejny odcinek z tej serii zapraszam oczywiście. Hej.